Naszym następnym tutaj gościem jest Zbigniew Grudkowski, dyrektor do spraw rozwoju social trading. To też brzmi bardzo poważnie. Czym tak naprawdę jest tutaj ten social trading w Polsce? Jak rozwijacie ten dział, no bo dyrektor rozwoju? W jaki sposób to wygląda? Okay. Generalnie, jeżeli chodzi o samą usługę social tradingu, mamy ją od 8 lat w naszej ofercie. Cały czas ją rozwijamy. Aktualnie jesteśmy już na etapie, że jesteśmy w stanie, znaczy może przybliżę, czym jest sam social trading w naszym wydaniu. Jest to usługa Teletrade Invest, gdzie publikujemy ranking, jesteśmy obecni w ponad 30 krajach na całym świecie, gdzie traderzy, którzy chcą dawać sygnały, możliwość kopiowania swoich transakcji z rachunku, wchodzą do rankingu i biją się o pierwsze miejsce, tak, żeby być na szczycie samego rankingu. A inwestorzy, którzy przykładowo chcą mieć kopiowane od nich transakcje, mogą sobie wybierać dowolnie tradera w zależności od tego, jak zachowywał się ich rachunek w określonym terminie czasu. To jest bardzo ciekawa inicjatywa. W ogóle dużo się mówi o tym social tradingu, ale też dużo mitów narosło. Dlatego też zapytam od razu, w jaki sposób ta lista się kształtuje? Jakie czynniki brane są pod uwagę, że dany trader przeskoczy z listy z trzeciego miejsca na pierwsze? Czy tylko i wyłącznie przyrost kapitału, czy liczą się też inne wskaźniki? W jaki sposób jest to obliczane? Stosujemy tutaj jak najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, czyli wartość jego rachunku. Są dwa wskaźniki. Pierwszy pokazujący saldo, znaczy wartość otwartych wszystkich pozycji i drugi samą wartość samego rachunku. Tak więc osoba, która analizuje traderów, widzi, czy ktoś przetrzymuje pozycję, czy ktoś przykładowo jest day traderem. No i też oczywiście w odpowiednim czasie, jak agresywnie trader podchodzi do swojego kapitału, którym zarządza. Tak? Bo tutaj przypominam, że trader obraca tylko i wyłącznie swoim kapitałem. Czyli to wygląda w ten sposób, innymi słowy, że wchodzę na stronę i obserwuję ten ranking i mogę podpiąć się do konkretnego tradera, który zajmuje dane miejsce na liście. Wiadomo, że każdy będzie wybierał te topowe miejsca. Jak tak naprawdę, ile miejsc zawiera taki ranking? Czy to są tylko top 5 najlepszych i reszta nie widać? Czy to jest całościowy ranking? Ile inwestorów jest w ogóle, którzy są chętni na dzielenie się tymi sygnałami, czyli do podpięcia? Standardowo w rankingu jest około kilkuset inwestorów, natomiast tak jak pan wspomniał, ludzie się interesują tymi najlepszymi, ale też nie do końca, ponieważ najlepsi mają największe stopy zwrotu, co się też bardzo często wiąże z bardzo agresywnym podejściem i często ludzie też szukają mniej agresywnych traderów, którzy przykładowo mają stopy zwrotu rzędu 2% w skali miesiąca, bo ich interesuje prosta linia na wykresie. Tak? Tak więc jeżeli chodzi o sam ranking, aktualnie będzie to około 400 traderów, którzy są w rankingu. To przypominam, to tutaj ma duży wpływ na to, że są to traderzy z całego świata, znaczy ze wszystkich krajów, w których jesteśmy obecni. 400 traderów chcących dzielić się sygnałami, sygnałami w rozumieniu oczywiście podpięcia się pod konta i mając świadomość z tyłu głowy, że no nie handluje się pojedynczo, tylko ktoś tam jest. Z perspektywy z kolei tradera, no bo inwestor już w tym momencie dowiedzieliśmy się, że inwestor ma listę, może wybrać tą najlepszą osobę i tutaj też oczywiście dowiedzieliśmy się, że niekoniecznie ta najlepsza osoba może być najlepszą osobą, bo tutaj też wchodzi w grę ryzyko, jakie podejmuje, więc tutaj raczej wybiera się zbilansowanych traderów. W jaki sposób z kolei to wygląda ze strony samego inwestora, no bo tak naprawdę, powiedzmy sobie, tradera, przepraszam, bo tak naprawdę z tyłu głowy zawsze mamy tą informację zwrotną, ok, mamy kogoś podpiętego. Czy trader widzi, ile osób jest podpiętych? Na pewno widzi, bo to jest pełna statystyka. Do jakich statystyk ma wgląd z kolei trader? Czy widzi wielkości rachunków, czy może sam zdecydować, jaki procent, czy jak wielki rachunek może to być, żeby się podpiąć? Jak to wygląda? Wygląda to tak, że to inwestor podejmuje decyzję, jaki procent mają być kopiowanych transakcji. Więc może przykładowo kopiować połowę wolumenu tego, co kopiuje, znaczy od samego inwestora. Mało tego, wszystkie transakcje są proporcjonalnie do wielkości rachunku. Tak więc jeżeli trader ma na swoim rachunku przykładowo 100 tysięcy, a inwestor podepnie się z rachunkiem wartości 10 tysięcy, pozycje na jego rachunek będą kopiowane w 10-krotnie mniejsze, tak? Druga rzecz, sam trader nie wie dokładnie, jakie to są wartości na rachunku. Może się oczywiście domyślać, ale to też jest domysł, ponieważ nie wie, jaki procent kopiowania ustawił sobie inwestor. Tak więc ma informację o tym, że się podpiął do niego inwestor, a jeżeli chodzi o domysły,
tutaj jedyną prowizją, jaka jest za samą usługę, jest to success fee, czyli tylko i wyłącznie od zysku. I nie od zyskownych transakcji, tylko od wypracowanego zysku na koniec miesiąca. Tak więc jeżeli przykładowo ktoś otrzymuje sensowną prowizję z rachunku inwestora, no to może się domyślać, jakie tam są kwoty, jeżeli chodzi o jego rachunek. Natomiast no nie będzie mieć żadnych danych jeden do jednego, ile tam dokładnie jest. To ciekawe, czemu akurat takie rozwiązanie, zapytam, jeżeli oczywiście można uzyskać taką odpowiedź, dlaczego trader nie widzi tego rachunku? Czy to jest kwestia regulacji, czy to jest kwestia dbania o psychikę takiego tradera, czy dlaczego akurat trader nie widzi takiego rachunku inwestora? Znaczy, sama usługa spodobała mi się forma ze względu na to, że przez wiele, wiele lat zajmowałem się funduszami inwestycyjnymi, gdzie inwestorzy, niezależnie od tego, jaki wynik przynosił fundusz, zawsze byli obarczeni opłatami za zarządzanie. Przy tej usłudze całe wynagrodzenie, które płacimy, jest to tylko i wyłącznie od zysku, czyli nawet jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że trader dla nas nie zarobił, wszystkie prowizje, które były blokowane od zyskownych transakcji, są mu zwracane na rachunek. Tak więc de facto inwestor może wyjść na zero, nie ponosząc w tym momencie żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o koszty związane z wejściem w taką inwestycję. Jeżeli chodzi o samą formę, dlaczego tutaj nie ma tych danych podawanych, to już są nasze wewnętrzne regulacje, natomiast zależy nam na tym, żeby ta usługa była jak najbardziej transparentna zarówno ze strony klienta, żeby nie był wabiony wynikami, które niekoniecznie muszą się pokrywać potem z rachunkiem. Tak więc jest wszystko jeden do jednego i sama wartość rachunku jest codziennie odświeżana, to co się dzieje na rankingu, tak więc można to też w każdej chwili śledzić na stronie teletrade.eu. Czyli tak naprawdę trader nie wie, ile inwestor ma na rachunku, to oczywiście może być plus i minus, no bo wiadomo, też wiedząc, ile inwestorów mamy i jakie to są duże rachunki, też by to też z kolei działało na psychologii, też ten trading mógłby się zmienić. Innymi słowy, mówiąc i konkludując tutaj temat, social trading czy w Polsce nie upadł? W dalszym ciągu jest rozwijany i będzie rozwijany. Czy jakieś plany na najbliższą przyszłość? Czy będziecie to jeszcze w jakiś sposób rozwijać, czy może to tajemnica? Znaczy, zdecydowanie tak. W tym momencie nasza usługa Teletrade Invest jest to korowa usługa, jeżeli chodzi o nasz biznes. Cieszy się zdecydowanie dużym zainteresowaniem. Praktycznie z każdego miesiąca mamy wzrosty zarówno od strony podpiętych inwestorów, jak i też traderów, którzy walczą o pierwsze miejsca na rachunku. Tak więc tą walkę o pierwsze miejsca można codziennie śledzić i widzieć, jak się traderzy w tym wypadku walczą o to, żeby dostać się do tego top 10, tak? Innymi słowy, tutaj social trading w dalszym ciągu żyje, w dalszym ciągu ma się dobrze i co najważniejsze, jest rozwijane. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Grudkowski, dyrektor do spraw rozwoju social trading Teletrade. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.